Szanowni Państwo. Przechodzimy do ostatniego punktu programu. No prawie ostatniego, przepraszam, bo jeszcze będą warsztaty i bankiet. Do ostatniej sesji wykładowej, która poświęcona będzie w sumie tematowi mnie osobiście, ponieważ jestem biologiem najbliższemu, czyli innowacjom w medycynie i biotechnologii. Sesję poprowadzi profesor Monika Kaczmarek oraz dr Karolina Czarnecka, które obie są przedstawicielkami Komitetu Programowego. Chciałam też takie małe ogłoszenie dać, że troszeczkę zmienimy program, to znaczy zaraz po tej sesji postaramy się podsumować krótko to, o czym rozmawialiśmy w ciągu ostatnich dwóch dni i jakby zamkniemy tą oficjalną część konferencji, a następnie zapraszamy Państwa na warsztaty, które ogłaszaliśmy i po warsztatach o godzinie 7 odbędzie się uroczysty bankiet zamykający nasze spotkanie i mam nadzieję, że wszystkich Państwa tam zobaczymy. Bardzo zachęcamy do tego. A teraz już nie przedłużając, oddaję głos Monice i Karolinie. Zapraszam. Szanowni Państwo, ja również witam wszystkich bardzo serdecznie do bliskiej mi sercu sesji innowacje w medycynie i biotechnologii. Mam jeszcze jedno ogłoszenie organizacyjne. Nie mamy jednego wykładowcy. Pan doktor Prysz niestety nie mógł przyjechać, więc będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na zadawanie pytań. Może wykładowcy, jak się spóźnią, to też będą mieli troszeczkę więcej czasu. I teraz zaczynając, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić panią Katarzynę Rogiewicz do wygłoszenia wykładu plenarnego. Pani Katarzyna Rogiewicz jest zastępcą dyrektora pionu badań rozwoju w Laboratorium Kosmetycznym dr Ireny Eris. Ukończyła Wydział Farmacji na Akademii Medycznej w Łodzi. Miała też ścieżkę naukową, tak? Zrobiła doktorat, zdała egzamin ze specjalizacją z zakresu farmacji aptecznej, ale to był początek drogi, jak sama zresztą pisze. Do takiego osiągnięcia, myślę, że bardzo ważnego, jeśli chodzi o cele tej konferencji, ponieważ od kilkunastu lat łączy z sukcesem te zastosowania naszych badań właśnie naukowych w praktyce. I dzisiaj podczas wykładu plenarnego mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedź na zadane pytanie, ponieważ pani Katarzyna będzie mówić na temat budowania współpracy między nauką a biznesem, a pytanie zadane przez naszego prelegenta jest, czy jeszcze coś możemy powiedzieć. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miło mi bardzo uczestniczyć w konferencji. Jestem dopiero od wpół do pierwszej, a bardzo mi się podobała i żałuję, że nie jestem od początku. Zostałam poproszona o przedstawienie krótkiego wykładu na temat współpracy między biznesem i nauką. Tak naprawdę w tym temacie uczestniczę już od dobrych kilku lat. Tak naprawdę już od dobrych kilku lat o tym się rozmawia w Polsce. I ja teraz chciałam powiedzieć, to zacznijmy w końcu już coś robić. Powiem Państwu, jak wygląda współpraca biznesu Laboratorium Kosmetycznego dr Irena Eris z nauką, bo jako jedna z nielicznych firm kosmetycznych na świecie, a jedyna w Polsce, prowadzimy własne badania naukowe, mamy własne centrum naukowo-badawcze. Badania publikujemy, przedstawiamy na konferencjach naukowych, także to, co robiłam na uczelni, robię to samo w biznesie. Kilkanaście lat temu, kiedy zaczęliśmy prezentować nasze pierwsze badania naukowe na konferencjach naukowych, byliśmy na jednej z pierwszych konferencji naukowych jako jedyni przedstawiciele biznesu wśród ogromnego grona naukowców i patrzono na nas trochę dziwnie. Biznes, przedsiębiorcy przyszli na konferencję naukową i chcą prezentować jakieś wyniki badań, z pewnością je kupili i teraz chwalą się, że to ich. W tej chwili jednostki naukowe co chwilę się do nas zgłaszają z różnymi pomysłami na różne projekty i chcą z nami współpracować, czyli trochę te role się odwróciły. Teraz to nie my występujemy do jednostek naukowych, do naukowców, tylko naukowcy przychodzą do nas. Powiem o dwóch krótkich przykładach takiej współpracy. Mam tą przyjemność, że pracuję w firmie bardzo takiej kobiecej i nasza misja brzmi
A chcemy przyczyniać się do tego, aby kobiety czuły się piękniejszymi i mogły dłużej zachować młody, atrakcyjny wygląd. Od razu przepraszam panów, mimo że używają kosmetyków i ten rynek kosmetyków męskich bardzo, bardzo rośnie, to jest naprawdę taki malutki. Jakie są nasze zasady działania? I tutaj też mam szczęście, bo jedną z głównych zasad naszego działania jest innowacyjność. Chcemy być firmą innowacyjną, wyznaczającą kierunki rozwoju branży, ze szczególnym wskazaniem na pielęgnację, w której jesteśmy ekspertem. Stale poszukujemy nowych pomysłów, rozwiązań i koncepcji. Szanujemy konkurentów, ale idziemy naszą własną drogą. Staramy się nie naśladować konkurencji, tylko wyznaczać kierunki. My chcemy być naśladowani. Tak, zapomniałam przerzucać. Czego poszukujemy w nauce? Opowiem o tym, jak w tym tle wygląda projektowanie nowych wyrobów. Tak naprawdę nasz biznes w 50% opiera się na nowych wdrożeniach, nowych projektach. W ciągu roku wdrażamy około 100 nowych projektów, pracujemy nad około 150, z czego 50 ląduje w szufladach. Jak wygląda projektowanie? Cały czas szukamy czegoś nowego, tego przysłowiowego eliksiru młodości, substancji, która sprawia, że nie będziemy się starzeć. Czegoś, co nas wyróżni, gdzie wyróżnimy się na tle konkurencji. Jak państwo wiedzą, rynek kosmetyczny jest bardzo, bardzo ogromny i bardzo rozdrobniony. I dlatego prowadzimy nasze własne badania naukowe. To jest w naszym DNA, to jest bardzo ważne i od samego początku istnienia firmy badania naukowe były priorytetem, jeżeli chodzi o nowe wdrożenia. Mamy własne zgłoszenia patentowe, mamy własne patenty, publikujemy wyniki badań, a nawet jesteśmy cytowani, jeżeli chodzi o nasze wyniki badań. Śledzimy doniesienia naukowe, oczywiście obserwujemy, co się dzieje w nauce w różnych dziedzinach pokrewnych. Czego szukamy u naukowców? Przede wszystkim wiedzy, sprzętu i aparatury, za pomocą której możemy przeprowadzić różne badania, także pomysłów, także rozwiązywania problemów. Czasami naukowców potrzebujemy i także stażystów i praktykantów. Opowiem o pierwszym przykładzie, kiedy szukaliśmy cząsteczki, którą można by było wykorzystać w kosmetykach. Od wielu lat były różne doniesienia naukowe, powstawały już preparaty farmaceutyczne, które wykorzystywano w dermatologii estetycznej, wykorzystujące czynniki wzrostu różnych tkanek, tutaj mówię o czynnikach wzrostu skóry, fibroblastach, które miały bardzo dobre efekty działania. My jesteśmy firmą kosmetyczną, produkujemy kosmetyki i zastanawialiśmy się, czy można wykorzystać takie cząsteczki, takie związki w kosmetykach i czy będą działały tak jak w iniekcjach. Nawiązaliśmy współpracę z Wrocławskim Uniwersytetem, gdzie zespół naukowców polskich i norweskich opracował cząsteczkę wzrostu fibroblastów. To są komórki występujące w skórze, które produkują kolagen i elastynę, odpowiadają za wygląd naszej skóry. Naukowcy z Wrocławia opracowali tą cząsteczkę biotechnologicznie, która okazała się być o wiele lepszą pod wieloma względami, między innymi stabilności od tych, które istniały na rynku. Rozpoczęliśmy wspólny projekt, sprawdziliśmy w badaniach in vitro, jak działa ta cząsteczka na wyizolowane komórki skóry. Okazało się, że jest bardzo dobrze. W związku z tym opracowaliśmy receptury kosmetyków i zaczęliśmy testować te kosmetyki. Okazało się, że te kosmetyki nie działają. Dlaczego? Okazało się, że ta cząsteczka wzrostu fibroblastów nie jest uwalniana z tych kosmetyków, nie przenika przez poszczególne warstwy naskórka i dlatego nie działa.
Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby jednak osiągnąć takie wyniki jak w badaniach in vitro, żeby ta cząsteczka przenikała głębiej i zaczęła tam wpływać na produkcję kolagenu i elastyny. Nawiązaliśmy współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, który opracował specjalną technologię przenoszenia tej cząsteczki i ponownie rozpoczęliśmy badania nad recepturą. Zrobiliśmy badania następnie aplikacyjne, badania in vivo, ale zanim przeszliśmy do badań in vivo, najpierw chcieliśmy się upewnić, że ta cząsteczka na pewno jest uwalniana z kosmetyku. W Uniwersytecie Warszawskim zrobiliśmy specjalne badania, które udowodniły i pokazały, że nasz czynnik wzrostu fibroblastów uwalnia się z kosmetyków i wnika w głębsze warstwy naskórka. Badania aplikacyjne z udziałem probantów to potwierdziły. I to jest przykład takiej współpracy między biznesem a nauką. Wynikiem tej współpracy jest nowa linia kosmetyków, która jest dostępna w aptekach, Clinic Way o działaniu przeciwzmarszczkowym, od 3 lat z dużym sukcesem sprzedawana w aptekach. Przykład drugi. Badania, które prowadziliśmy nad tą cząsteczką wzrostu fibroblastów, o których mówiłam, były bardzo obszerne i dosyć żmudne i długie. Jedna z koleżanek pracująca w pionie badań i rozwoju, która uczestniczyła w tych badaniach, zebrała to wszystko razem, dopracowała jeszcze kilka innych modeli badań i złożyła wszystko w postaci pracy doktorskiej, którą obroniła na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. A w tej chwili już ukazała się publikacja z tych badań. Także to jest przykład drugiej współpracy z nauką. A teraz chciałabym powiedzieć o kilku faktach, jeżeli chodzi o współpracę biznesu z nauką. Faktach z naszej obserwacji, jakie są. Innowacje tworzą ludzie i żeby innowacja zakończyła się sukcesem, potrzebny jest dobry zespół ludzi zgranych, mądrych i otwartych. Jeśli w Polsce jest coś nowe, to prawdopodobnie nie jest to innowacja na skalę światową. Natomiast wielu naukowców w Polsce uważa, że jeżeli coś już wymyśli, coś ciekawego, to jest to innowacja na skalę światową. A jeżeli rzeczywiście uda się coś odkryć i opracować, to bardzo trudno o tym przekonać rynek, że to jest coś niesamowitego, coś wyjątkowego, coś innowacyjnego. Najłatwiej jest coś wymyśleć, trudniej jest to zrobić, a najtrudniej jest to sprzedać. A w life science na rynek trafia 1 innowacja na 10, a w farmacji nawet 1 na 100. Dlatego, że ryzyko technologiczne jest główną barierą wejścia na rynek. A mity, jakie pokutują? A każde przełomowe odkrycie naukowe da się skomercjalizować. No, nie jest to prawdą. A jeśli zbuduję urządzenie, system, które mają jakieś nowe cechy, to jest to innowacja. Też nie jest to prawdą. A jeśli rozwiązanie jest technologiczne, funkcjonalnie lepsze, to z pewnością znajdzie kupca. Rynek przyjmie ich z otwartymi rękoma. A połączenie kilku technologii w jedną tworzy wartość dodaną. To też nie jest zawsze prawdą. I najpowszechniejszą metodą komercjalizacji wyników projektu jest sprzedaż licencji. Też nie jest to do końca prawdą. A co jest najważniejsze we współpracy nauki z biznesem? Oczywiście ludzie i zespół. Misja, wizja, strategia, jaka przyświeca projektowi. Odpowiedzialność, profesjonalizm, przedsiębiorczość. Doświadczenie w przemyśle branżowym, wiara i przekonanie, że to coś ma sens, że to, co robimy, nad czym pracujemy, ma sens, jest ważne i będzie procentowało. A co pomaga we współpracy? Znowu ludzie, ich otwartość, ale z dwóch stron, zarówno ze strony nauki, jak i biznesu.
Wizja korzyści dla obu stron to jest bardzo takim motorem i napędem dla prowadzenia projektów i naprawdę kontakty osobiste. To jest również bardzo ważne w tej współpracy. A co przeszkadza? Mała elastyczność nauki. A instytucje, jednostki naukowe są tak obmurowane różnymi przepisami, wymaganiami, że zanim zaczniemy czasami rozmawiać o celu projektu, to już się nikomu nie chce dalej pracować. A różne cele. Cel biznesu to są pieniądze, zarobić. Cel nauki to jest publikacja, patenty, zgłoszenia naukowe, konferencje naukowe. A co jeszcze przeszkadza? Metodologia prowadzenia projektów, zwłaszcza w fazie początkowej. Współpraca czasami na początku z jednostkami naukowymi jest drogą czasami bardzo, bardzo trudną i żmudną. I zarządzanie tym projektem. Prawa do własności intelektualnej, to o czym mówiono tutaj. Mieliśmy już kilka projektów, w których nie weszliśmy, bo nie dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o własność intelektualną. Zbyt duże oczekiwania nauki od biznesu, tutaj pani też mówiła. Nauce wydaje się, że biznes ma niesamowite pieniądze i niesamowite pieniądze zarobi na produkcie, który wspólnie opracują, natomiast produkt nie sprzedaje się sam. Potrzebne jest wiele różnych innych nakładów i działań oprócz wymyślanego projektu, żeby sprzedać ten produkt. I to bardzo często też jest dużą barierą i powstrzymuje projekt na różnych etapach. I komercjalizacja propozycji nauki. Ale podsumowując, nie jest źle, jest coraz lepiej. Te dyskusje kilkuletnie jednak przynoszą efekty. Na początku tego roku zakończyliśmy projekt wspólny z Instytutem Nenckiego w ramach grantu sponsorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie badaliśmy wpływ różnych substancji o potencjalnym wykorzystaniu w kosmetykach na mitochondria. I odkryliśmy substancję, którą zresztą udało nam się razem z Instytutem Nenckiego zgłosić do Urzędu Patentowego, która poprzez swój mechanizm działania na specjalne kanały w mitochondriach może być wykorzystana do pielęgnacji skóry pacjentów z bielactwem. To są właśnie produkty z bielactwem, V jak vitiligo, czyli bielactwo. I drugi projekt, który udało nam się zakończyć w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, to z kolei projekt z Politechniką Warszawską, gdzie badaliśmy wpływ różnych substancji, peptydów o potencjalnym wykorzystaniu w kosmetyków i badaliśmy parametry skóry różnymi innowacyjnymi, ciekawymi, nowymi metodami. I wynikiem tego projektu jest nowa linia w marce dr Irena Eris, która w ubiegłym roku również ukazała się na rynku. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za wykład. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo czekać na mikrofon. Dobrze? Dziękuję. Szymon Wąsik, Politechnika Poznańska. Ja tak z ciekawości chciałem spytać, jaką mają państwo politykę tego publikowania, czyli jaki procent jakby na jakich zasadach tego, co się uda opracować, jest później faktycznie publikowane, czy to nie wiem, jakieś tam jest opóźnienie, czekają państwo na patent, czy aż to się zacznie sprzedawać? Oczywiście, jeżeli wyniki badań są takie, że możemy zgłosić je do Urzędu Patentowego, najpierw zgłaszamy do Urzędu Patentowego, a później publikujemy jak najbardziej szeroko. Publikujemy, prezentujemy na konferencjach. Nie ma, nie ukrywamy. Nie, absolutnie nie. Proszę bardzo. Na początku wspomniała pani o odwróceniu ról, że teraz naukowcy przychodzą do państwa z pomysłami. Jaki jest odsetek tych pomysłów, które państwo próbują rzeczywiście realizować i jakie są kryteria tego, że państwo podejmują współpracę z danym pomysłem, tudzież zespołem?
Odsetek nie wiem. Wydaje mi się, że więcej oczywiście jest niezrealizowanych projektów niż projektów. A jakie są kryteria? My musimy widzieć w tym oczywiście jakiś interes swój i biznes, czyli na końcu chcemy mieć produkt, który wejdzie na rynek. A problemem jest też jakby przedstawienie pomysłu przez naukowców w ten sposób, żebyśmy my zobaczyli też tą stronę biznesową, czyli produktową, a nie tylko naukową. Czasami umiemy razem wspólnie do tego dojść i wpaść na coś, a czasami jest to trudno. Bardzo trudno jest przełożyć język taki naukowy na taki prosty, laicki, żeby zrozumieli to ludzie w produkcie. Proszę bardzo. Anna Chmura, Wrocławskie Centrum Badania ITPUS. Ja chciałam zapytać o te problemy, o których pani wspomniała, główne problemy przy współpracy z naukowcami, których my tutaj jak w naszym centrum chcemy się jak najbardziej wystrzegać, bo to była nasza firma stworzona, żeby, myślę, te bariery łamać, ale chciałam się dowiedzieć, jakie to były problemy. Mówiła pani, że zwłaszcza na początkowej fazie tych projektów, kiedy, no ale może pani odpowie. Dużym problemem jest, tak jak mówię, własność intelektualna. I tak jak mówiłam, tu kilka projektów się jakby nie zakończyło, niektóre się nawet nie rozpoczęły, bo nie umieliśmy się dogadać na tym etapie. Natomiast jest, tak jak mówię, coraz lepiej. Obserwując to przez lata, uczelnie, jednostki naukowe widzą interes jakby nie tylko biznesowe, jeżeli chodzi o współpracę z biznesem. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy pomagają uczelniom, jednostkom naukowym to realizować, także jest coraz lepiej. Takim też problemem, o którym się nie mówi, to właśnie takie komercyjne postrzeganie biznesu przez naukę. Jeżeli naukowcom się wydaje, że jeżeli coś wymyślą, to po prostu jest to warte miliony, a tak nie jest. I to jest właśnie też taki punkt czasami sporny, który nie pozwala nam realizować projektu. Artur Oziębło, firma Plus Ceramics. Mam takie pytanie, jeżeli to nie jest tajemnicą, czy mogłaby pani powiedzieć, jaki procent z zysku firma przeznacza na badania i rozwój? I drugie moje pytanie jest takie, czy firma Irena Eris badania i rozwój realizuje poprzez własne laboratoria, czy też część rzeczy jest outsourcowana do startupów, czy na przykład kupują państwo udziały w startupach albo prowadzę jakiś program mentoringowy. Chodzi mi o współpracę ze startupami. Dziękuję. Tak jak już mówiłam, nie prowadzimy wszystkich badań u nas, bo nie mamy sprzętu, nie mamy wiedzy, nie mamy naukowców. Wykorzystujemy różne jednostki naukowe. Prowadzimy różne projekty, zlecamy wiele różnych badań na zewnątrz, natomiast nie współfinansujemy startupów. Jeżeli chodzi o nakłady, to się zastanawiałam i tak myślałam, że padnie takie pytanie. Nie, wydaje mi się około 5-6%. Natomiast ja jestem w takiej dobrej sytuacji, że pion badań i rozwoju jest w takiej dobrej sytuacji, że jest pionem priorytetowym i jego potrzeby są bardzo ważne. Więc jeżeli czegoś potrzebujemy, to dostajemy kosztem innych pionów. Dziękuję. Katarzyna Pala, Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Ja się chciałam zapytać o model współpracy, model komercjalizacji, jaki państwo zastosowaliście w przypadku współpracy na przykład z Uniwersytetem Wrocławskim w przypadku komercjalizacji białka FGF. Czy to było kupno patentu, czy to była licencja, czy państwo sfinansowaliście badania, wobec czego ta własność intelektualna przeszła na państwa? Jak to było? My kupujemy z Uniwersytetu Wrocławskiego substancje i surowiec i w ten sposób jakby... Aha, czyli naukowcy jakby produkują białko i sprzedają państwu gotowy surowiec, a nie prawa własności intelektualnej. Dziękuję. Nawet gdybyśmy kupili patent i możliwość syntezy tego białka, to nie mamy takiej możliwości. Musielibyśmy szukać kogoś innego, kto nam by to syntetyzował. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy bardzo.